Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z GTA Online, moi drodzy, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy małe zakupy, połączone być może również z kradzieżami i sprzedażą, zobaczymy jak nam wyjdzie. O co chodzi? Słuchajcie, moi drodzy, są nowe rzeczy, są nowe pojazdy, tym razem spróbujemy latające, ponieważ blokowałem sobie możliwość zakupu Ultra Lighta. Ten pojazd jest bardzo ciekawy, kosztuje 500 000. Prawdopodobnie można go tuningować, mam nadzieję. I będę chciał sprawdzić, jak on faktycznie funkcjonuje. Być może będę mógł go używać bezpośrednio w swoich kradzieżach. Więc zobaczymy. Dobra, 500 000. Proszę bardzo, kupujemy. Sprawdzamy. Dobra. Dobra, musimy teraz jechać, słuchajcie, bezpośrednio do naszego warsztatu lotniczego. Warsztat lotniczy pozwala na... Tak jest, modyfikowanie. Świetnie. Czyli będzie można go zmienić. Prawdopodobnie mam nadzieję, że jakiś dodać jakiś fajny kolor. I najważniejsze, jakieś fajne obrotowe działka. To byłoby genialne. Naprawdę, mam nadzieję, że się uda. 2,5... Dobra, troszkę więcej niż 2,5 km. I będziemy, że tak powiem... Nie, 2,5, tak. 2,5 km mniej więcej będziemy na miejscu. Wziąłem sobie akurat ten warsztat, ten hangar samolotów bezpośrednio na głównym lotnisku. I wiem, że niektórzy napisali, czemu Paweł to zrobiłeś? Jak mogłeś to zrobić? Dlaczego nie wziąłeś tego najdroższego? No właśnie, nie wziąłem, poszedłem po rozum do głowy, że tak powiem, bo zawsze kupowałem najdroższe i zawsze na tym wychodziłem na minus przynajmniej 2-3 miliony. I w rzeczywistości nic poza tym. Zawsze, znaczy inaczej, słuchajcie, warsztat za 3 miliony, ten najdroższy, jest w Forcie Zancudo, czyli w tej bazie wojskowej, moi drodzy, więc no jest dość daleko. Mój dom jest w mieście, więc musiałbym zawsze dreptać tak daleko. Chyba, żebym sobie kupił mieszkanie, a tak to nie potrzebuję mieszkania. Mogę, że tak powiem, bardzo szybciutko... O, rany. Uszkodzimy sobie brykę. Mogę bardzo szybciutko sobie dojechać. Tym bardziej, że na przykład samolotu jeszcze tam nie ma. Podobno. Pewnie akurat jak dojadę, to się pojawi. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, sprawdzimy dzisiaj ten samolocik. O, właśnie, jeszcze jedna fajna rzecz, jako że jestem teraz... O, patrzcie. Drzwi się otwierają. Genialna sprawa. Podejrzewam, że w Forcie Zancudo, jeżeli kupujecie ten te 3 miliony albo ten droższy, ten tańszy, jak tam kto woli, to faktycznie będziecie mieli otwierane drzwi do bazy wojskowej. Aczkolwiek, no, to traci dla mnie sens, ponieważ ja lubię wjeżdżać na bazę wojskową, żeby mnie tam ścigali, więc wolałbym nie mieć tam posiadłości, wiecie. Napiszcie na dole w komentarzach, czy jeżeli ktoś wykupił z was posiadłość, w sensie hangar, czy dalej was ściga wojsko. Jeżeli nie, no to w tym momencie bardzo dobrze zrobiłem. A, dobra. Tutaj powinna kryć się moja nowa maszynka. Sprawdzimy tą maszynkę, stunigujemy tą maszynkę. Popróbujemy ją. A jeżeli próby się skończą troszeczkę wcześniej, to zaczniemy sobie troszeczkę podkradać zasoby. Dobra. Zobaczmy. Tu jest podstawowa maszyna, ta jest cały czas naprawiana niestety. Więc zobaczmy tutaj, co to jest w ogóle. Co to ma być w ogóle? Co to jest? Jakie śmieszne. Dobra, wsiadamy. Jak do tego się wsiada? Dobra. Modyfikujemy. Ej, słuchajcie, można dać broń, można dać system przeciwdziałania. Co jest grane w ogóle? Dobra, zobaczmy. Pancerz. 50 tysięcy za pancerz. Co to system przeciwdziałania? Dipole. Wystrzel dipole, aby zneutralizować namiar latających rakiet. 10 sztuk. Flary. Biały dym. Aha. Czarny dym. Okej. Ogólnie rzecz biorąc, to jest jakiś różny dym. Łącznie z turkusowym, który płacimy 68 500 dolarów. I wypuszczamy dym, żeby zgubić statki? Wiecie co, nie wiem, czy mi nie lepiej by było na przykład... Aha, no dobra. Czy nie lepiej flary na przykład puścić sobie i zdezorientować rakiety, które będą leciały, niż same statki? Ja wezmę sobie flary chyba. Chociaż te dipole... Jest ich mniej. Dobra, zaraz to przekalkuluję. Silnik, można go ulepszyć. Sterowność też można ulepszyć. Oznaczenie. O, czekajcie, jakieś fajne znaczki tutaj. Jakieś fajne znaczki tu można podrzucać. Zaraz sprawdzimy. Lakierowanie śmigła. Broń. Co jest z broni? Wieżyczka przekupowa. Za prawie 200 tysięcy, ale to ja nie wiem, czy ten... Ja nie wiem, czy ta wieżyczka jest sensowna. To jest 7, a to jest duży, to jest duża ten kaliber.
Dobra, słuchajcie, spróbujemy. Okej, okay. Biorę pancerz lepszy za 50 tysi. System przeciwdziałania, weźmiemy flary. Moim zdaniem będzie to jednak bardziej rozsądne. Czekajcie, pół miliona, teraz jest 600 tysięcy. Kurczę, to będzie drogi sprzęt. Naprawdę. Okej. No kupuj to, żeż. Czemu transakcja w Tokio? Ja tego nie lubię. Nie cierpię, nie wiem dlaczego, ale w GTA zawsze tak jest, że jak coś robię, coś chcę kupić, nawet czasem batonika. Transakcja w toku. Dobra, silnik. Silnik ulepszymy na pewno. Sterowność też sobie zwiększymy. Oznaczenie, właśnie. Teraz oznaczenie. Zobaczmy od tych najdroższych. Niezbyt, niezbyt. No nie wiem. To jest takie dziwne. Okej, okay, to mi się podoba nawet. Szprung, kola. Tylko tą kolę sobie wezmę albo szprunka. Chyba kolę sobie weźmiemy, co? Weźmiemy sobie chyba kolę. Dobra, niech będzie kola. Lakierowanie, kolor podstawowy. Który to jest? A to jest ten, dobra, zobaczmy, taki będzie metaliczny. Zrobimy go w czerni, bo to jest, wiecie, to jest sprzęt ogólnie taki do kradzieży, więc musimy mieć go ładnie zrobiony. Chrom, to jest ten drugi. W sumie chrom fajnie by wyglądał, tylko że nie widzę skrzydła, ale skrzydła chromowane nie za bardzo mi pasują. Podejrzewam, że chromowane skrzydła by szybko padły na ziemię, więc zobaczmy sobie też w wersji czarnej. Okej, okay, albo jakiś inny kolor, co tu jest jeszcze? O, czerwony. Czerwień. Weźmy czerwień. Dobra. Oznaczenie jest, sterowność jest, śmigła. Co to są śmigła? Dodatkowe łopaty. Jak dodatkowe łopaty? Jak to one są dłuższe, nie są dodatkowe. Tyle samo ich jest. Okłamali mnie. Wyciszone karbonowe łopaty. Zmniejsza na wykrycie w trakcie przyspieszania podczas startu oraz przybywania z niskim ciągiem. Aaa. 315 tysięcy? No co wy? Za łopatki? 315 tysięcy? Dobra, weźmiemy, to może się przyda. Ja pierdzielę. 315. Prawie tyle samo co ten, cały statek. Ja mogę sprzedać, więc to jest fajne. Broń. Weźmy tą broń już, te działko. 200 tysięcy. Ok, miałem 4 miliony, zostało 2 miliony 700 tysięcy, czyli wydałem 1 300 tysięcy prawie? Czy tam 1 200? Fajnie. Dobra, sprawdźmy go w takim razie. Wyjdź z warsztatu, wyjdź ze statku. Tak, chcę opuścić w tym statku. Chcę zobaczyć, jak on działa, czy on w ogóle działa. Ej, szybki jest nawet. I czemu jest znowu noc, ja się pytam. Ale dziwnie się nim steruje. Mogę odpalić flary, mam nadzieję, że nie muszę reaktywować tych flar finansowo. Dobra, zobaczmy te flary, moi drodzy. Czekajcie, ja tutaj gdzieś podlecę. Statek powietrzny wyposażony jest w wyciszone karbonowe łopaty. Podczas szybowania jotu z niskim ciągiem będzie nie będzie widoczny. Dobra, puszczam. Okej. Prawym mogę użyć wieżyczki. Tak? Nie. Działko! Ej, mogę sterować tym działkiem! Patrzcie! Ej, super! Nawet prawie do tyłu mogę strzelać. Nie, do góry trochę, do góry. Super! Zobaczymy, jakie to zniszczenia się jest za chwilę, ale... Flary, jeszcze flary mogę wypuścić. Tak, którym to się wypuszczało, te flary? Wow! Spoko! Tylko wypuścił od razu 4. A jest 20, więc coś mi tutaj nie gra. Czy 20 takich zestawów, czy coś... Nie wiem, dobra, zobaczymy. Dobra, odpal tego gościa. Coś jeszcze jest? Bez broni działko. A bez broni co to... Dobra. Czy mogę tylko z działka później strzelać? Nie szkodzi, ale wygląda dobrze, jest chyba nieograniczone. Spróbujmy w takim razie podlecieć gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że to, ten sprzęt nie wybucha. O tak. Z tą kamerą jest słabo. Dobra. Muszę się nauczyć sterować, to jest bardzo ciężkie.
Czekaj, ziomek, no bo ja tutaj próbuję jakoś się nakierować. Dobra. Nie, ciężko jest, to za dużo. Czekajcie, pojedziemy na tę autostradę jakąś, bo kurczę, ja się rozbiję za chwilę. Także przelećmy się na razie. Przelećmy się na tę autostradę jednak. Bo powiem wam szczerze, tutaj no kierowanie tym jest bardzo trudne. No praktycznie skręcanie tak jest niemożliwe, trzeba się przechylać. Zapomnijcie o takim skręcaniu, no tak bardzo, bardzo powoli skręcam. Więc lepiej się przechylić. Dobra. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Dawaj, działko, dawaj, prujemy w kogoś. Ej, kurde, zakręt! O, dobra. Tak zawsze jest, dlatego polecimy nad ten. Na tą autostradę jakąś, bo przecież tutaj się rozbije zaraz. Okej. No, a wysadzać to nie wysadza. Spróbujemy tutaj wysadzić jakiś samochód. Strzelam mu tam, ale długo mu strzelam i nic się nie dzieje. Czyli zakładam, że jak będę strzelał w samolocik, nic się nie stało, zobaczcie, normalny, zwykły samochód. No i przetrwa moje gradobicie pocisków. To jest bardzo źle. To jest bardzo, bardzo źle. Dlaczego? Już wam mówię, bo jak będą mnie ścigały samoloty, to ja w sumie nie mogę się bronić. Absolutnie nie mogę się bronić, bo przecież co ja zrobię? Nic nie zrobię. Słabeusz tak zwany. Dawaj mi tu działko, prujemy w gościa jakiegoś. Nawet policja mnie nie ściga, bo to jest taki mała szkodliwość czynu, że ja mu rysuję lakier tylko. Wybuchnij! O, kopci się już, nie, przebijmy oponę chyba. Musimy spuścić się niżej, czekaj, trochę niżej, panie ziomek. Jezu, samochód jest szybszy ode mnie nawet. Ej, naprawdę, on... I to jest SUV jakiś, tam SUV jedzie. Ej, naprawdę, on jest szybszy ode mnie, on przejechał. Rozpędzony samochód? O, tam jest ten bez światełka, co leci przede mną. Muszę trochę zakręcić, bo już nie dogonię gościa. Powiem tak, bardzo śmieszna maszynka. Wesoła śmieszna maszynka, ale naprawdę, jeżeli chcecie mieć coś porządnego, to jej nie kupujcie. Tak jest, będę musiał ją sprzedać pewnikiem, chyba że macie jakiś pomysł, jak ją wykorzystać. To możecie dać znać na dole w komentarzach. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno nie będę chciał z niej korzystać, bo ona jest bardzo słabiutka. Zbyt powolna. Nawet po tych wszystkich akcjach z dodatkami i tak dalej. No 1 200 000 kosztuje łącznie. Ale tak naprawdę, no sorry. To jest słaba opcja, bardzo słaba. W takim razie, moi drodzy, ja przenoszę się do trybu publicznego i spróbujemy jeszcze coś poogarniać, posprzedawać. O, żeż kurde. O, dobra, spróbujemy coś pokraść i posprzedawać. Tak jest, także do zobaczenia za chwilę. Okej, jestem już w sesji publicznej. Słuchajcie, w międzyczasie, kiedy mi się ładowała gra do sesji publicznej, pozwolę sobie zerknąć znowu na komentarze pod ostatnim odcinkiem. Okazuje się, że są świeże komentarze, które tłumaczą parę rzeczy, których tłumaczycie parę rzeczy. I powiem tak, o, muszę się zarejestrować, zapomniałem. Słuchajcie, najważniejsza rzecz to jest taka: jeżeli kupujecie Ford Zancudo, hangar w Fordzie Zancudo, to wówczas jest łatwiej o tyle, że większość zleceń jest, cytuję tutaj niektóre osoby, na zadupiu. Dokładnie tak. Niestety większość zleceń jest znacznie dalej gdzieś tam od głównego lotniska, więc muszę przebywać większą odległość, większą drogę. Ale jest też jeden ogromny minus, dla niektórych osób jest to plus, mianowicie taki, że wojsko i policja w momencie, kiedy wjedziecie na teren bazy wojskowej, was nie ściga. Z jednej strony plus, bo możecie wjeżdżać na bazę wojskową, policja nie ściga, wojsko nie ściga, na spokojnie tam wjeżdżacie. Dla mnie przeogromny minus. Dlaczego? Nie mogę testować niektórych pojazdów bezpośrednio w starciu z czołgiem, ponieważ no musiałbym mieć kogoś, kto będzie strzelał z czołgu. A tak to jest wojsko, no nie? No właśnie. Dobra, spróbujmy troszkę posprzedawać i zastanawiam się, czy to się opłaca. Sprzedaj wszystko. Tylko pytanie, czy ja teraz będę musiał, jeżeli będę chciał sprzedać wszystko, czy będę musiał zrobić 2, 3, 4, 5 kursów, tak? Czy będę musiał zrobić 5 kursów? Większe transakcje mają wielu pojazdów dostawczych, właśnie. Dodatkowych członków trzeba zatrudnić. No właśnie. Im większa dostawa, tym więcej
pojazdów trzeba będzie mieć i tym więcej członków będzie trzeba mieć, żeby je dostarczyć. Więc w moich przeliczeniach coś tu się nie zgadza. Zaraz zobaczymy, ile w ogóle jestem w stanie. Zobaczmy dwa. Sprzedajmy na razie dwie rzeczy. Zobaczymy, czy będą się zrobić dwie dostawy, czy jedna wystarczy. Jeżeli dwie, to się kompletnie nie opłaca. Lepiej wziąć, zainwestować w kradzież samochodów. Naprawdę, bo tam możecie zgarnąć 400 tysięcy, a tutaj te 20 to można sobie... No, ale zobaczmy. Sprzedajmy te 20, dwie sztuki i zobaczę, czy będą dwa pojazdy, czy będzie jeden. Gdzie są te pojazdy? Halo, tu jest? Gdzie? Co? Jak daleko? Pojazd dostawczy. Czekajcie, najpierw weźmy może mój pojazd. Musimy dostarczyć te ładunki. Aha, czyli jeden, tak? Ciekawe, ile się mieści na jednym. Dla jednej osoby. Dobra, zobaczmy. Tu jest chyba nasz śmigłowiec. A to śmigłowiec! O mój Boże, specjalny dostawczy śmigłowiec! O, ale super, patrzcie na to. No genialny jest. Super. Tylko pytanie, ile się mieści, dalej nie wiem. Ale super śmigło. Przepraszam, ja muszę sobie tutaj ten zmienić kamerkę. Na pod E zrzucę ładunek, tak? Dobra. Genialny, co nie? Dobra, słuchajcie, lecimy. Sygnał globalny właśnie poleciał. I nie no, super ten śmigłowiec jest. Jak on się nazywa? Skylift. Okej, okay, czyli podniebny... podniebny coś tam. Wyciągarka podniebna. Ej, daleko tam mam do tego gościa, który chce to kupić? Aha, Sandy Shores, okej. Okay. Kawałeczek muszę przylecieć, więc w tym momencie, jeżeli miałbym Ford Zancudo, to faktycznie, to jest pstryknięcie palcem i dwie sekundy jestem, no dobra, może nie dwie sekundy, ale znacznie szybciej będę na miejscu, niż lecąc właśnie z tej miejscówki, gdzie teraz jestem. Tylko że Ford Zancudo jest duży błąd, powinno być w pobliżu Fordu Zancudo, albo nawet Sandy Shores, albo cokolwiek innego, byle nie w Fordzie Zancudo. Ponieważ, moi drodzy, jak wiecie, ja lubię sobie kupić czasami jakiś pojazd opancerzony i chcę zobaczyć, ile pocisków wytrzyma. Więc po prostu jadę do Fortu Zancudo, tam się ścigam po prostu z czołgami, robię sobie z nich jaja i finalnie, moi drodzy, oczywiście daje się ustrzelić, zobaczyć, z ilu rakiet mnie dopiero są w stanie zniszczyć. Więc niestety, moi drodzy, ale Fort Zancudo dla mnie odpada. Dobra, przelećmy się w takim razie. Nie no, bardzo śmieszny ten samolocik jest. Troszkę mógłby szybciej latać i byłbym znacznie weselszy. Zastanawiam się tylko, dam wziąłem dwie paczki, moi drodzy, wziąłem dwie paczki i zastanawiam się, ile coś tam leci. Jaki samolocik tam leci. Ja nie mam obrony, chłopie. Mi krzywdy nie rób. No chyba, co to jest? Czym ty lecisz tutaj, chłopie? Chcesz się rozbić o mnie? No już myślałem. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, o co chodzi? Pytanie, ile jestem w stanie zgarnąć za jednym zamachem? Na chwilę obecną wziąłem sobie dwa ładunki, dwie paczki, żeby je dostarczyć, ale czy finalnie mogę wziąć więcej, to jest dobre pytanie. To jest cały kontener. W tym kontenerze zakładam, że mieści się od 2 do 3 paczek. Tak mi się coś wydaje, no nie wiem. Przynajmniej te paczki, które są finalnie widoczne w hangarze, są na tyle dużo objętościowo, że zakładam, że powinny się zmieścić góra 3. Także nieciekawie, bardzo nieciekawie. Na tej transakcji zrobię 20 tysięcy, więc zaraz spróbujemy jeszcze ewentualnie jeszcze raz to zrobić. I spróbujemy wziąć wszystkie. Zobaczymy, czy będzie jakiś komunikat pisał, że oj, panie Pawle, ale niestety może pan wziąć tylko tyle i tyle, bo jest pan jeden na przykład. I tutaj będziemy mogli szybko wyliczyć, ile tak naprawdę finansowo jesteśmy w stanie zgarnąć na takiej transakcji. Jak mówię, jeżeli chodzi o samochody, kradzież samochodów, bo była aktualizacja kradzieży samochodów i tak dalej, to na tym można było zgarnąć 400 tysięcy nawet. Mniej więcej, pi razy drzwi. Także no, dość spora sumka, muszę przyznać. Teraz mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będę musiał kilka razy latać. No zaraz coś mnie strąci, że te pół godziny będę leciał. Nie no, pół godziny nie lecę, ale... Dobra, gdzieś tutaj. Leć pan szybciej.
15 minut, tak? I podejrzewam, że w 20 minut będę musiał dostarczyć wszystkie ładunki, jeżeli wezmę sobie więcej. Teraz to sprawdzimy. Okej. Okay. Tu jest akurat... ten więzienie, więc też trzeba uważać. Bo mogą się wkurzyć. Czy tam ktoś czeka na mnie? No tak jakby, gdyby. W jakimś śmigłowcu. Mam nadzieję, że nie bojowym. Coś tu leci. A, fajny śmigłowiec, ktoś napisał. Dzięki! Tylko robię misję, ziomek. Co? Dostarczyłem im tego. O kurde. Jeszcze każą mi wrócić. Wróć pojazdem dostawczym do hangaru. Już nic nie mam, to prawda. Więc tak naprawdę nie, nic teraz nie osiągnę. Dostarczyłem to, co miałem dostarczyć. Ale w 4 minuty, ja tu 7 minut leciałem chyba. No może mniej trochę. Ja nie wiem, czy ja zdążę. Ten śmigłowiec jest powolny. Zobaczcie, tak naprawdę. Ja tak patrzę sobie na czas, ile już nam czasu zleciało. Zleciało mi jakieś 8 minut. Oczywiście gdzieś tam przyjmowałem zlecenie, wychodziłem jeszcze, oglądałem śmigłowiec. Zostały mi 4 minuty, więc nie wiem, czy zdążę. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Okej, okay, jeden prezes drugiego prezesa zabił. Okej. Okay. Napisał mi ten Via minus 1. Napisał, że bardzo ładny śmigłowiec. Widzicie? No taka sytuacja. Powiedział, nie, nie zrzucę mu, taki ładny, nie? Dokładnie. Ale ten śmigłowiec leci choćby w ogóle. Tak by chciała, nie mógł. Rany boskie, niecałe 3,5 minuty! O, rany. Faktycznie ten Ford Zonku to jest fajną opcją. Bo zobaczcie, ile kilometrów mniej bym miał do pokonania. A zatem też mniejsze ryzyko, że ktoś mnie strąci i będzie chciał mi zrobić krzywdę, nie? No ale niestety, tak jak mówiłem. Kurczę, Ford Zonku, no... Dałbym te 3 miliony więcej nawet. Ale... Co ja później będę testował? Gdzie ja będę testował? No właśnie. Ze zwykłą policją niektóre pojazdy są zbyt mocne na zwykłą policję. Więc trzeba wziąć ten porządny sprzęcior. Oczywiście, że tak. Dobra, 3 minuty. Jedź pan tym... No weź tam wduś ten pedał do końca, czy coś. Rany boskie. Dobra, 2,5 minuty zaraz będzie. Nie no, dolecę chyba. Powinno się udać. Ale następnym razem mam nadzieję, że dostanę coś lepszego. I muszę pamiętać, żeby się nie bawić, tylko od razu lecieć. Nie kombinować, od razu prosto do celu. Na skróty. Po najmniejszej linii oporu, jak to mówią. Tak jest. O rany, 2,5 minuty zostało. W sumie to jeszcze kawałek jest. Powinno pisać, ile metrów jeszcze, kilometrów, cokolwiek. Aby było, gdyby tam ktoś czekał na mnie i teraz taki łubu-dubu. Bez sensu, jak dostarczyłem ładunek, to po co? No wiem, że to jest wynajęty pewnie śmigłowiec, bo to nie jest mój, nie kupiłem tego śmigłowca. Ale cóż poradzić. Dobra, leć pan tym szybciej. Coś tam czeka na mnie? Nie, nic nie ma. Nie ma żadnych graczy. Jakiś gracz tam na ulicy tylko jest. Się jakoś miota, nie wiem, czy chce mi zrobić krzywdę, nie chce mi zrobić krzywdę. Ja też nie słyszę, czy mnie namierza, mam wyciszone słuchaweczki, żebym słyszał swój głos. Okej. Okay. Minuta 30? Nie no, bez jaj, to nie mówcie, że to zrobione na styk. Tu się szybciej nie da lecieć. Jezus, minuta 30 została, no bez jaj. I to jeszcze patrzcie, jak leci. To się nazywa wycieczka. Ja tam wlecę chyba na tym, na pełnej... nie mogę tego powiedzieć, ale na pełnym rozpędzie. Coś strzelało? Mi się wydawało, że ktoś tam nie strzelał. Dobra, leć, fruń tym! Jezus Maria, minuta, no! Bez sensu, to powinno nie być ograniczone czasowo. Co ja wynająłem na 20 minut śmigłowiec, czy jak? No to wychodzi. O, jakie duże pole.
A że tutaj gdzie? No jestem. Dobra, 21 tysięcy, świetnie. Naprawdę, genialnie. O mój, moi drodzy, naprawdę, no ja myślałem, że się ten pofajdam. Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy, czy jest jakieś ograniczenie. Ile maksymalnie mogę złapać. Dobra. Kranie i pojazdy eksportowe należące do tych organizacji. Właśnie, te pojazdy eksportowe są znacznie lepsze, ponieważ dają nam grubą kasę. Za każdy samochód gdzieś koło 100 tysięcy, a nie 20. Dobra, spróbujmy więcej. Spróbujmy więcej, czyli jedna dostawa 100 tysięcy mniej więcej wychodzi, nie? A tutaj jedna dostawa 10 tysięcy, o ile się uda. Dobra, teraz mam chyba 3 nam zostały. Więc poczekaj, aż sprzedaż ładunku będzie ponownie dostępna. No dobrze. Będziemy musieli troszkę ukraść chyba jeszcze. Ukradniemy, zobaczymy, ile mi się zmieści. Czekajcie, chemikalia. Weźmy coś innego teraz. Weźmy farmaceutyki może. Zobaczmy, jak się farmaceutyki kradnie. Tak jest, potwierdzam. Bieremy. Kradzież ładunku, dostarcz je do hangaru. Tu się coś pojawiło, tak? Tu jakiś samolocik się pojawił. I ten samolocik będzie mi pomagać, tak? Dobrze. Emocje, jakie emocje? O czym ty mówisz? Wykonaj akrobację statkiem powietrznym, by odkryć położenie ładunku. Co? Bez jaj, wykonaj akrobację? Jakie akrobacje? O czym oni do mnie mówią? Przelataj pod mostami i lataj na żyletkę, aby zwiększyć poziom emocji. Co? Lataj na żyletkę i pod mostami. No proszę was. Samoloty w rezerwie 3. Aha. Czekajcie, tu jest jakiś ten most. Jezu, ale to ma skręt. Tutaj pod mostem mogę przelecieć. Okej. Poziom emocji mam zwiększyć. No bez sensu, o co chodzi w ogóle? Jaki poziom emocji? Pierwszy poziom emocji, dobra. No pod tym mostem to sobie nie przelecę chyba. Bo jest za nisko. To jest jakieś dziwne. I ten samolot bardzo jest delikatny. Nie uda mi się, nie... O, żeż kurde! O! Nie, on jest taki jakiś... Rzuca nim i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo taki... no... Rzuca nim. Dobra, chwila. A, kurde! Chyba nie uda się. Jeszcze żyję. Bez jaj, ten samolot nie wybuchł. Jakiś nie wypał. Ale no takich poziomów... Nie, no chemikalia to jest bardzo trudno chyba. Nie wiem, czy to jest losowo zrobione. Ale ja nie mogę precyzyjnie, zobaczcie, jak to jest... Jak on skręca po prostu. On za mocno mi skręca. Gdzieś mam przelecieć, tu mam przelecieć, tak? O, tu jest, czekajcie, widzę. Bum! Nie, na razie żyję. Dobra. Gdzieś tutaj, tak? O, tu mogę przylecieć. Dobra, tutaj przylecę sobie. Dobra. Oj, coś silnik siada. Proszę mi to zaliczać. Te mosty. Okej. Dobra. Podoba mi się to, co widzę, ale kto to ogląda? Bez sensu jakieś. Jezus Maria. Dobra. Co to było w ogóle? Dobra, zostało mi 16 minut. Samolocik mi się kopci. Na szczęście mam samoloty w rezerwie jakieś. Więc mogę sobie zarezerwować inne. Tu w ogóle... Strzelają do mnie. Czemu do mnie strzelasz? Grubasie. Tu chyba nie mogę. No, on na mnie leci. On chyba na mnie. O, ty klucho jedna. Tu mogę jeszcze łapać. Czekajcie, okazję. Spróbujemy. Dobra. Oj! Oj!
Oj. Dobra, czekaj, byś to... To ten, mogę się zrespić jakoś? I co teraz? Tak za bardzo mam problem, wiesz? Weź to wysać czy coś tam zrób. Czekaj, kółka wypuścimy. To nie pomaga. To nie pomaga. Dobra, spróbujmy to wysadzić. Zobaczymy, czy dostanę samolot zastępczy. Wykonaj akrobację. Okej, mam samoloty w rezerwie. Teoretycznie, więc... Kurde, on jeszcze żyje. Dobra, wysadzimy gościa. Nie, no i tak mnie nie przesunął gościa już. Samoloty w rezerwie. Gdzie jest ten samolot w rezerwie? No i co? I co? Się pytam, nie ma samolotu w rezerwie? O rany. No nie gadaj. Stój, poczekaj, ziom. No i przejedzie mnie, no. Czekajcie, daj mi jakieś auto dajcie mi, czekajcie. Czekaj. Oj ty! Nikt nie chce się zatrzymać. Chwila, moment, są samoloty w rezerwie jeszcze? Gdzie one są? No bez jaj. Ja muszę chyba zginąć, czekajcie. Dobra, spróbujmy tak. Dobra, spróbujmy tak, może miałem zginąć w tym samolocie po prostu. O, dokładnie tak, miałem zginąć w tym samolocie. Dobra, 14 minut zostało. Okej. Spróbujmy przylecieć tutaj. Jest? No jeszcze jeden muszę gdzieś zaliczyć. Coś jeszcze jednego muszę zaliczyć. O, tu jest, czekaj, tutaj, ziomek, tu. Patrz, patrz, nie, tego nie przylecisz, no jak tu chcesz to przylecieć? Kurczę, to za małe. W drugą stronę, w drugą stronę. W drugą stronę, drugą. Okej, dobra. Tu jest jakiś most, o, pod tym mostem przelecę bankowo. Dobra. Dobra, aby to było jakieś cenne. I co? Nic? Że co, że już przelatywałem pod tym, czy że jak? Bo nie wiem. Dobra, chwila, moment. Musimy znaleźć sobie coś innego. Spróbuję przelecieć na żyletkę. Może tutaj, o, czekajcie. Spróbuję przelecieć na żyletkę w tym miejscu. I powinno mi już zaliczyć. Mam nadzieję. Jedna żyletka. Co jest? Jest, dobra, Ron. Dobra, gdzie jest... Gdzie jest towar? Na moim GPS-ie jest teraz, tak? O, dobrze jest, faktycznie. I zostało mi 13 minut na to, żeby odebrać farmaceutyki. Z pewnikiem jedna paczka za 10 tysięcy. Tak jest, moi drodzy. W moim przekonaniu, niestety ta aktualizacja nie jest specjalnie jakoś finansowo dobra. Bo jeżeli chcecie fajnie zarobić, to faktycznie tam płacicie te 3 miliony za... Dobra, 5 milionów pewnie wyjdzie łącznie, jeżeli chcecie ładnie zrobić sobie hangar. 5 milionów plus powiedzmy jakieś samoloty, to już nawet nie liczę. I moi drodzy, no to się nie opłaci kompletnie. Za 5 milionów i jedna paczka 10 tysięcy. To jest nieopłacalne. W życiu nie zwróciła mi się ta inwestycja. Co innego ta inwestycja w przypadku właśnie samochodów kradzionych. Jak najbardziej tak, wtedy dostajecie te 100 tysięcy od autka, jedno zlecenie, 100 tysięcy, proszę bardzo, ileś tam zleceń, 10-20 zleceń i wam się zwróci hangar, nie, który kupiliście, ten garaż. Dokładnie tak. A tutaj, trzeba będzie zrobić z 200 albo z 300 zleceń, żeby w ogóle to się zwróciło, a później dopiero zaczniecie na tym zarabiać. Dobra, zobaczmy, gdzie jest nasza paczka, czy ja mam jakoś odebrać, ona jest u góry na dole. Aha, czyli ona jest gdzieś tutaj. I ona sobie jedzie autkiem. Stoi chyba. Dobra, wysiadamy. Hops. Ciekawe, czy będę musiał się strzelać z kimś. Miejmy nadzieję, że nie. Tak, tu jest paczka i to jest w ciężarówce. I pewnikiem w 11 minut będę musiał dojechać tam. Dobra, musimy zniszczyć to, bo to nie ma sensu. Mogę zniszczyć albo przejąć ładunek, tak? Ale wysadź się! Dobra, bierzemy teraz paczkę. I weźmy jakieś super szybkie turbo auto.
Czekajcie, mechanik. Jak widoczny dla sesji? No sam jesteś widoczny. Zostawcie mnie, poziom garażu. Dawaj mi ten najszybszy moje. Przy tym ciężarówką w życiu nie dojechał. Ja nawet nie wiem, czy dojadę tym samochodem, który teraz mam. O, jest, dobra. Ciężarówką jechać przez 11 minut przez całą mapę. Pewnie, że tak. Muszę to przez całą mapę muszę jechać, muszę samolot znaleźć. 11 kilometrów? Dobra. Chyba to jest nasza porażka. W tym momencie byłoby bardzo blisko do Fortu Zancudo. Wiem, 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 mówiliście. Ale naprawdę, ja nie mogę. Pluję sobie w brodę, ale nie mogę. Dobra. Zobaczymy, czy zdążymy. Najlepiej byłoby samolocik wziąć i byłoby najszybciej. Jest samolot, dobra. Na lotnisko, ziomek, na lotnisko. A tu jest te małe lotnisko chyba, o kurde. Ale samolotem i tak będzie szybciej. Cokolwiek by tam nie było, i tak będzie szybciej samolotem niż... Jakbym miał się bujać szlakiem, pakiem. No weź ty, normalnie jedź ty. No nie zdążę, nie ma bata. Już nam urwała. A i tu samoloty się nie respią oczywiście, no bo po co, nie? Kurczę. Dobra, dzwonimy do jednak Pegasusa. Dajcie mi lasera. Znaczy tego, no cokolwiek. Gdzie to jest? Valkyria Hydra. Hydrę mi daj. O, dzień dobry. A, szybko, gruba się. Dobra, szybko, 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 szybko. 9 minut zostało, 9 minut zostało, 9 minut zostało. No, no, nie ma czasu. Dobra. Dobra, startuj, 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 no. Tylko się nie zahacz tym. Dobra, chowamy w podwozie. Dobra, i lecimy, lecimy, no. Rozpędza się? Rozpędza, dobrze. Okej. No teraz w te 8 minut to jeszcze mamy realną szansę dotrzeć. Ale nie autem. O, rany, masakra jakaś po prostu, naprawdę. Ale no, to jest, wiecie, powiem wam tak. Drogi Rockstar, znęcasz się nad ludźmi, którzy kupili sobie... hangar w głównym lotnisku, naprawdę. Bo do Fortu Zancudo miałbym tutaj, patrzcie, rzut beretem. Tutaj jest Fort Zancudo, tu jest ten, także bardzo szybko by było. Ale, tak jak mówię, no ja niestety, gdyby nie to, gdyby się okazało, że wojsko dalej ściga i można wyłączyć to, żeby nie ścigało, to faktycznie kupuję, jasne, że tak. Bo czasami fajnie warto wlecieć po prostu do bazy wojskowej po prostu tak bezczelnie i bezproblemowo. A nie, że... a nie, że zawsze wyłączone. A czasami potrzebne są te problemy. Czasami te problemy są naprawdę potrzebne. Okej, 7 minut, no to w takim razie damy radę. Gdybym nie miał Hydry, podejrzewam, że byłby duży problem. Byłby gigantyczny problem, bym odpowiedział. Ja tak to, patrzcie, jak tutaj szybciutko lecimy. I zaraz będę na miejscu. Okej. Najgorzej, że czasami trzeba tymi śmigłowcami lecieć. A te śmigłowce nie za bardzo chcą współpracować. I latają zbyt powoli. Dobra, tu mogę lądować pionowo. Więc zaraz sobie to zmienimy. Mogę zrzucić ładunek, o. Czekaj, najpierw się trochę opuszczę. Tylko nie wiem, jakim cudem zrzucić ładunek. Nic nie widzę. Dobra, mamy trochę czasu, więc spokojnie. Ja wyląduję sobie Hydrą. Jest, proszę bardzo.
dostarczono ładuneczek, jeden z jeden, bardzo długo. Dzisiaj przedłużyliśmy odcinek i to straszliwie, więc wybaczcie mi za to. Ale zrobiliśmy to, co najważniejsze. Jeszcze będziemy musieli troszkę porobić tych misji, na pewno, bo one są różne. Za każdym razem wygląda ta misja inaczej, jak widać. Więc będę chciał sprawdzić, jak się kradnie różne rzeczy. Chemikalia gdzieś tu się powinny pojawić, moim zdaniem. Gdzieś tu są chemikalia, chemikalia. Nie chemikalia, mój Boże, co innego kradli. Dobra, nieważne, farmaceutyki. Tutaj u góry, dobrze. W takim razie tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa, miłego dzionka. Cześć, kraść dalej.